Wyobraźcie sobie, że stoicie u stóp wieżowca, który pnie się ku niebu, a jego szczyt ginie gdzieś w chmurach. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak mierzy się wysokość takich kolosów? Takie wyczyny pomiarowe są możliwe dzięki niesamowitemu światu trójkątów podobnych. W geometrii trójkąty podobne mają jedną wspólną cechę, ten sam kształt. Ta właściwość sprawia, że trójkąty podobne są niezwykle użyteczne w szerokim zakresie dziedzin, od architektury po astronomię. Odkrywając sekrety trójkątów podobnych, zyskujemy dostęp do zależności matematycznych, które pozwalają nam obliczać nieznane długości i odległości. Wyruszmy więc w podróż, aby zgłębić fascynujący świat trójkątów podobnych i odkryć ich niezwykłą moc. Co sprawia, że dwa trójkąty są podobne? Odpowiedź kryje się w dwóch kluczowych właściwościach – równych kątach i proporcjonalnych bokach. Po pierwsze, trójkąty podobne mają równe kąty odpowiadające. Oznacza to, że każdy kąt w jednym trójkącie ma swój odpowiednik w drugim trójkącie, o dokładnie tej samej mierze. Po drugie, boki odpowiadające sobie w trójkątach podobnych są proporcjonalne. Wyobraźcie sobie, że powiększamy lub pomniejszamy trójkąt, tak jak zmienilibyśmy rozmiar obrazu cyfrowego. Powstały trójkąt zachowuje te same proporcje między swoimi bokami. Na przykład, jeśli bok AB jest dwa razy dłuższy od boku DE, to bok BC będzie dwa razy dłuższy od boku EF, a bok AC będzie dwa razy dłuższy od boku DF. Te dwie właściwości, równe kąty i proporcjonalne boki, są ze sobą ściśle powiązane. To potężne połączenie stanowi podstawę naszego zrozumienia i wykorzystania trójkątów podobnych. Jak możemy stwierdzić, czy dwa trójkąty są podobne? Na szczęście nie musimy mierzyć wszystkich kątów i boków. Jednym ze sposobów jest zastosowanie cechy kąt-kąt, KK. Ta cecha mówi, że jeśli dwa kąty jednego trójkąta są równe dwóm kątom drugiego trójkąta, to trójkąty te są podobne. Innym użytecznym narzędziem jest cecha bok-kąt-bok, BKB. Jeśli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta, a kąty zawarte między tymi bokami są równe, to trójkąty te są podobne. Wreszcie cecha bok-bok-bok, BBB, mówi, że jeśli trzy boki jednego trójkąta są proporcjonalne do trzech boków drugiego trójkąta, to trójkąty te są podobne. Te cechy dostarczają nam uproszczonego podejścia do określania, czy dwa trójkąty są podobne. Piękno trójkątów podobnych tkwi w ich matematycznej mocy. Proporcjonalna zależność między ich bokami otwiera drzwi do obliczania nieznanych długości i odległości. Wyobraźcie sobie, że natknęliście się na wysokie drzewo w lesie i chcecie określić jego wysokość. Mierząc długość cienia drzewa i porównując ją z długością naszego własnego cienia, możemy ustalić proporcje i obliczyć nieznaną wysokość drzewa. Promienie słoneczne tworzą podobne trójkąty. Jeden utworzony przez drzewo i jego cień, a drugi przez nas i nasz cień. Ustawiając proporcje z wykorzystaniem znanych długości, możemy rozwiązać równanie dla nieznanej zmiennej i obliczyć wysokość drzewa. Tę zasadę można zastosować w różnych scenariuszach, od pomiaru odległości przez jezioro po określanie wysokości góry. Połączenie trójkąta prostokątnego – szczególny przypadek podobieństwa. Trójkaty prostokątne zajmują szczególne miejsce, zdefiniowane przez ich kąt prosty. Podobne trójkąty prostokątne posiadają cechy podobieństwa. Równe kąty odpowiadające i proporcjonalne boki odpowiadające. Ponieważ wszystkie trójkąty prostokątne mają jeden kąt prosty, wystarczy potwierdzić równość jednej pary kątów odpowiadających, aby ustalić podobieństwo. Wynika to z faktu, że trzy kąty w dowolnym trójkącie zawsze muszą sumować się do 180 stopni. Jeśli dwa kąty są już znane, kąt prosty i kąt równy, to trzeci kąt jest określony i będzie równy w obu trójkątach. To uproszczone podejście sprawia, że trójkąty prostokątne są szczególnie przydatne w dziedzinach takich jak trygonometria. Cienie i wysokości. Zastosowania trójkątów podobnych w rzeczywistości. Potęga trójkątów podobnych wykracza daleko poza podręczniki, manifestując się w niezliczonych zastosowaniach w świecie rzeczywistym. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest wykorzystanie cieni do określania wysokości. Wyobraźcie sobie, że stoicie w słoneczny dzień, a wasz cień rozciąga się przed wami. Teraz wyobraźcie sobie wysoki budynek, który rzuca swój długi cień.
Promienie słoneczne tworzą podobne trójkąty. Jeden utworzony przez Was i Wasz cień, a drugi przez budynek i jego cień. Mierząc nasz wzrost, długość naszego cienia i długość cienia budynku, możemy obliczyć wysokość budynku. Tę zasadę można zastosować do pomiaru wysokości dowolnego wysokiego obiektu, który rzuca mierzalny cień. Trójkąty podobne w akcji. Rozwiązywanie geometrycznych łamigłówek. Poza praktycznymi zastosowaniami, trójkąty podobne odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów geometrycznych i dowodzeniu twierdzeń. Na przykład wyobraźcie sobie trójkąt przecięty liniami równoległymi. Często prowadzi to do powstania trójkątów podobnych, których możemy użyć do określenia nieznanych długości lub kątów. Rozpoznając te podobne trójkąty i stosując zasady proporcjonalnych boków i równych kątów, możemy podzielić złożone problemy na łatwiejsze do opanowania części. Trójkąty podobne pomagają nam poruszać się po zależnościach geometrycznych, dostarczając eleganckich rozwiązań trudnych problemów. Ich zdolność do łączenia różnych części figury czyni je nieocenionym narzędziem dla geometrów i matematyków. Potęga podobieństwa poza trójkątami. Pojęcie podobieństwa wykracza poza trójkąty, obejmując różne figury geometryczne i inne dziedziny wiedzy. Figury podobne, niezależnie od kształtu, mają równe kąty odpowiadające i proporcjonalne boki odpowiadające. Ta stała relacja pozwala nam stosować te same zasady rozwiązywania problemów w różnych kontekstach geometrycznych. Idea podobieństwa znajduje również zastosowanie w dziedzinach takich jak kartografia, gdzie mapy są reprezentacjami w skali rzeczywistych miejsc. Czy analizujecie kształty, badacie mapy, czy obserwujecie wzory w naturze? Potęga podobieństwa stanowi podstawę do zrozumienia relacji i rozwiązywania problemów. Podsumowanie. Otwórzmy się na świat figur podobnych. Trójkąty podobne posiadają niezwykłą moc i wszechstronność. Ich właściwości, równe kąty i proporcjonalne boki, pozwalają nam obliczać nieznane długości, określać odległości i rozwiązywać geometryczne łamigłówki. Od mierzenia wysokości drzewa po nawigację za pomocą mapy, trójkąty podobne odgrywają kluczową rolę w niezliczonych zastosowaniach w świecie rzeczywistym. Poza praktycznymi zastosowaniami wzbogacają one nasze rozumienie geometrii, dostarczając eleganckich rozwiązań trudnych problemów. Pojęcie podobieństwa wykracza poza trójkąty, podkreślając jego fundamentalne znaczenie zarówno w matematyce, jak i poza nią. Doceńmy ich elegancję i moc, ponieważ pozwalają nam dostrzec piękna i porządku matematyki i wszechświata.